Nasuwa się bardzo ważne pytanie, jak wita się ziomek z ziomkiem mieszkający w kozach? Odpowiedź brzmi... Majdnie! Koza pierwsza, druga i trzecia. Koza trzecia, druga i pierwsza. Każda ma klasę i każda jest ekstra. Historia w tekstach oparta na wierszach. Koza pierwsza złamała nogę. Choćbym nie mogła, to jej pomogę. Gdyby kózka nie skakała, to by breka nie poznała. Gdyby breka nie poznała, to by ciałem nie śmigała. Koza Anielka pojechała do Afryki. Tam zrobiła salto i najlepsze triki. Nasza bigerka nigdy nie zamula. Najwyższy czas, by zgarnąć Red Bulla. Koza druga karierę zaczyna. Kraków podbija i ciało wygina. Super jej idzie, tańczy w teatrze. Jestem z niej dumna, gdy na nią patrzę. Koza Grażyna, współczesna dziewczyna. Wygrywa You Can Dance i zgarnia finał. Wiele sukcesów tobie życzymy. Pozdrowienia dla Kozy Grażyny. Koza trzecia, czarno-biała. Imię Bagietka zawsze latała. Ma super moce i ludziom pomaga. Dobro i miłość to równowaga. Włosy niebieskie i peleryna. Lecz swoich butów ciągle zapomina. Piękna Bagietka, super przyjacielem. Uratowała Kozę Angelę. Koza pierwsza, druga i trzecia. Koza trzecia, druga i pierwsza. Każda ma klasę i każda jest ekstra. Historia w tekstach oparta na wierszach. Historia w tekstach oparta na wierszach. I wszyscy razem. Historia w tekstach oparta na wierszach. I wszyscy razem.